Witam Państwa serdecznie. Dziś zgodnie z obietnicą, wtorek 11 października, opowiem o pływaniu. Pływania to marzenie mieszkańców gminy Musina już od ponad 40 lat. Rada Miejska jeszcze w tamtym roku podjęła uchwałę o przygotowaniu projektu. Projekt został przygotowany, pozwolenie zostało uzyskane. I wstępnie zostały określone środki na sfinansowanie inwestycji. Ale tu w czasie dyskusji pojawił się wątek możliwego odzyskania VAT-u z tej inwestycji. Wobec czego uzgodniliśmy, że powstanie spółka basenowa, która to spółka miałaby wybudować pływalnię i w taki sposób VAT miał być odzyskany. Ta spółka basenowa została powołana we wrześniu roku 2019. Projekt aktu założycielskiego przygotowała pani radna Elżbieta Jarecka, która, jak się pochwaliła na sesji Rady Miejskiej, przygotowała to z internetu, z e-prawnika. Rada Miejska zaproponowała członków Rady Nadzorczej spółki. Ja w imię zgody przyjąłem to i określiłem, czy mianowałem osoby, które zostały wskazane przez Radę Miejską na członków Rady Nadzorczej. I kapitał początkowy spółki to wtedy było 3 700 000 zł. Tak jak mówiłem, projekt z pozwoleniem na budowę były gotowe. Rada Nadzorcza dokonała wyboru prezesa. Oczywiście ten wybór przyjąłem. Z tym, że 3 700 000 zł to są środki niewystarczające. Spółka miała pozyskać, prezes, ja miałem wspomóc, miała pozyskać środki na sfinansowanie budowy pływalni, przynajmniej w połowie środków na budowę pływalni. I takie działania próbowaliśmy podejmować. Okazywało się, że jeżeli chodzi o banki, o instytucje finansowe, to spółka z racji tego, że miała bardzo krótką historię, nie miała takich możliwości. Wtedy, kiedy jeszcze była uchwała o utworzeniu spółki, mówiło się o tak zwanych obligacjach przychodowych, ale powtórzę, z racji krótkości istnienia spółki to okazywało się niemożliwe. Natomiast udało się pozyskać i mieliśmy wstępną, można powiedzieć, promesę, obietnicę na pozyskanie środków z funduszu Jessica 2. To jest fundusz, który pożyczałby gminie 20 milionów złotych na 20 lat, przy stałej stopie oprocentowania 0,5%. Szanowni Państwo, 0,5% stała stopa niezależnie od inflacji. I kiedy pojawiła się ta możliwość i to był początek roku 2021, wtedy Rada Miejska podjęła uchwałę o połączeniu spółki Parku Szczelnica z Zakładem Usług Komunalnych. Wcześniej jeszcze podjęła uchwałę o tym, żeby ze spółki Park Szczelnica dokonać przelewu pieniędzy do budżetu gminy. I teraz, te pieniądze, które były niewystarczające i tak miały być w większości do gminy przelane, teraz właśnie są przelewane na dniach, ale radni nie chcieli przyznać się, że tak naprawdę nie chcą tej pływalni, tylko posłużyli się w uzasadnieniu słowami, że to ZUK ma wybudować pływalnię. Jak ZUK miał wybudować pływalnię, skoro te niewielkie pieniądze, które były w Parku Szczelnica, to i tak były za małe, i tak były zebrane do gminy. Jak miał, powtórzę, ZUK wybudować pływalnię bez żadnych de facto środków? Czyli to była tylko taka mgła, taka przykrywka, takie tłumaczenie realnej likwidacji zamierzenia budowy pływalni. Ostatecznie wczoraj Rada Miejska podjęła uchwałę o tym, po pierwsze, że nie będzie łączenia spółki Park Szczelnica z Zakładem Usług Komunalnych, bo jaki byłby sens łączenia, skoro za tym by nie szły pieniądze, a Zakład Usług Komunalnych nie mógłby wybudować pływalni. Ta fikcja została zdjęta. Oraz druga uchwała o likwidacji spółki Park Szczelnica, czyli o tak naprawdę doprowadzeniu stanu formalnego do zgodnego z rzeczywistością. Stan zgodny z rzeczywistością jest taki, że Rada Miejska nie chciała większości swej budowy pływalni. No i teraz w końcu ta uchwała, ta prawdziwa uchwała została podjęta. Szanowni Państwo,
mieliśmy okazję na wybudowanie pływalni z pozyskania środków, powtórzę, na 20 lat, 20 milionów, gdzie stała stopa oprocentowania przez ten cały czas, roku na rok, to jest tylko 0,5%. Ja mówiłem radnym, że czeka nas inflacja, już wtedy inflacja była kilka razy większa od tej kwoty 0,5%. I ja mówiłem, że w miarę upływu czasu wartość pieniądza realnego będzie dużo mniejsza. Od wiosny roku minionego do teraz taka łączna inflacja to jest, szanowni Państwo, 25%. Czyli tak można powiedzieć, 1/4 wartości pływalni mielibyśmy już przez tą inflację jakby umniejszoną. Radni nie chcieli pływalni, szansa została zaprzepaszczona. I tak naprawdę nie wiadomo, kiedy pojawi się kolejna, kiedy będą takie warunki finansowe, żeby można było tą pływalnię wybudować. I zbierając w pigułce to, co najważniejsze, tyle dziś miałbym Państwu do przekazania. No, pływalnia niestety została utopiona. Dziękuję bardzo.